І це, Брайан? Тераз заб'єш мені? Очевидно, що так. Єстеш відьмом. Але я не єстем найвищою. А ви причеш почебуєч їй. Удоводня, що то не я. Маєш докладні єдно удоби на то. Час на колейне визвання, дівчини. Хто діж добенджі моц води, та зостане найвищою. Розуміємо. Єстем певна, що то я зостане найвищою. Co powiedziałeś Brianowi? Венелопа. Он przedostał się до нашей школи. Chce zabić naszą nową najwyższą. Co? Czekaj, ty... Przeprowadzisz mu nową najwyższą? Stój! Boże, Brian, po co się tak podkradasz? Znalazłeś już najwyższą? Ja cię nie zabijam tylko z tego powodu. Але віж же, якщо заб'єш найвищу, то умремо ми всі. Мам план. Які? Що вимислила Шеллі? Контролюєш води? Тихо. А він то ти єстеш новою найвищою. Mówią, że Кесі впадла в хістерію. Не може przywołać води. Słuchajcie, а хтось już опанував моц над водою? Ні, Еллі, nikt не може її опанувати. Вигляда на то, що вśród нас нема найвищої. Холера. Он нас всіх забіє. Co? Co powiedziałaś? Nic, wszystko в порядку. Дітки, привітайте нового директора. Попередній десь нагле зникнув. Вітам всіх. Дуже мені мило зостати вашим директором. О, який пристойний. Навіть ще тіше, що то наш новий директор. Еллі, що ще стало? Виглядаєш на здинервовану. То Брайан Венелопа. Придостався до нашої школи. І удає нашого нового директора. Co? Czyli on zabił poprzedniego dyrektora? Ale po co ten przystojniak miałby się w to bawić? W ten sposób chcę odnaleźć nową najwyższą. Drogie wiedźmy, nadszedł czas, abyście pokazały nam swoją moc nad wodą. Może chcesz być pierwsza, Кесі? Tak, zawsze chętnie będę pierwsza. Ej, co my teraz zrobimy? Przecież ona nie potrafi kontrolować wody. Poczekaj, Венелопа. Coś wymyślę. Skoncentruj się na wodzie i pokaż ją nam. Dobrze, rozumiem. Co? Coś nie działa. Ale jestem pewna, że to ja jestem nową najwyższą. Dobra, spróbuj jeszcze raz, Кесі. Dobrze. Udało jej się. Gratulacje, nowa najwyższa. Co to? Krew? I żegnaj, nowa najwyższa. Dziękuję, że mi pomogła, Shelly. Mimo tragicznej straty, zajęcia w szkole wiedźm trwają. A co to za obrazki? O, no tak, prawie zapomniałam powiedzieć. Dzisiaj będziemy ważyć swojego chowańca. Ważyć? Dziewczyny, słyszeliście? W końcu dostaniemy swoje chowańce. Ja chcę żabę, bo jest odporna na różne trucizny i infekcje. A ja chcę jednorożca. Mówią, że jego łzy potrafią leczyć każdą ranę. Dzieci, a kto z was powie mi o czarnym kocie? Jaką moc on posiada? Widzenie w ciemności i umiejętność zamieniania się w kota. Wspaniale, zgadza się, Eli. A co z nietoperzem? Jeśli napić się krwi, to można nie odżywiać się przez cały rok. No i
stajesz się nieśmiertelny. Doskonale. A co powiecie o wężu? Opanujemy hipnozę i poznamy starożytny język. Teraz każdy z was dostanie listy składników, które musicie mieć, żeby przygotować swojego chowańca. Ale żeby zdobyć te składniki, będziemy musieli pojechać do miasta. Oczywiście, inaczej nie zdobędziecie chowańca i jego mocy. Hej, Venelope, idziemy do sklepu razem? Wiem, co musimy kupić. Dobrze, tylko boję się, że tam będą łowcy. Wydaje mi się, że udało nam się zgubić Briana. Pewnie myśli, że zabił najwyższą. Ale to ty jesteś najwyższą. Panienko, ty chciałaś 10 jajek, czosnek, sól i pióro z dupy jednorożca. Czy to wszystko? Tak, to wszystko. Do zapłaty 150 zł. Dobrze. Eli, nauczyła się usypiać ludzi magicznym proszkiem? Ty naprawdę jesteś utalentowana. No, trochę mnie wstyd, ale i tak nie mamy pieniędzy. Później zrobię mu zaklęcie na zdrowie. Chodźmy stąd. O, Eli, cześć. Nie poznałaś mnie? Ty? Ale to niemożliwe. Ty umarłaś. Brian mnie zabił, ale ożyłam. Jak to możliwe? Może dlatego, że jestem najwyższą? Tylko one posiadają taką moc. Dzieci, jesteśmy tak szczęśliwi, że Kessie wróciła. I jest prawdziwą najwyższą. Gratulacje, Kessie! Witaj, Ellie. Brian, Boże, co ty tutaj robisz? Nie obawiaj się, nie zrobię ci krzywdy. I powinnam w to uwierzyć? Zabiłeś Kessie na oczach wszystkich. Ale przecież ja przywróciłem jej życie. Zrobiłem to dla ciebie, Ellie. Żeby inni łowcy uwierzyli, że najwyższej już nie ma. Proszę, powiedz, że rozumiesz, dlaczego to zrobiłem. Cóż, wiedźmy, przygotujcie swoje chowańce zgodnie z przepisem. Mam nadzieję, że chociaż coś mi wyjdzie. Wow! Udało mi się! Stworzyłam najpotężniejszego chowańca! Gratulacje, Kessie. Jesteś prawdziwą najwyższą. O, Eli, a tobie się udało coś tam stworzyć? Eli, dodaj ostatni składnik. Szczyptę soli i twój chowaniec będzie gotowy. Eli, dodaj jeszcze szczyptę soli, a twój chowaniec będzie gotowy. Co się dzieje? Dlaczego ona ma ich aż tyle? Ona ma 4 chowańce? Aha, jak to możliwe? Naprawdę nie wiem, jak to się stało. Daję słowo. Kłamiesz. Coś zrobiłaś, żeby je zdobyć. Specjalnie. A więc, dzieci, dzisiaj nauczycie się kontrolować wasze chowańce. I jak mamy to zrobić? Bardzo proste. Każdy chowaniec daje ci moc. Eli, naciśnij na dowolnego. I co to jest? Jestem twoim chowańcem, idiotko. No nie mogę. Nawet jej własny chowaniec nie może jej znieść. Tak, ona jest głupia. Zaraz naślę na was mojego lisa. Ojoj, i co ten lisek nam zrobi? Pewnie nic nie potrafi. Lisek, proszę, pokaż im, na co cię stać. Tak jest, kapitanie. Słuchaj, Eli, a jednorożec może uzdrawiać swoimi łzami. Nie topisz? Daje długowieczność. I jeśli wypijesz krew. A co robi żaba? No nie wiem. Zobaczmy. Co się dzieje? Kwa, kwa. O mój Boże, patrzcie. Eli zamieniła się w żabę.
Ej, Eli, a spróbuj coś zrobić. Kwa, kwa? Jejku, na całym mojej ciele pojawiły się bradawki. Eli, chcieliśmy z tobą porozmawiać. O czym, nauczycielko? Twoje zdolności, szczerze mówiąc, są bardzo dziwaczne. Tylko najwyższe mogą nimi władać. Ale ja nie jestem najwyższą. Kessie nią jest. Właśnie to wydaje się być dziwne. Eli, czy ty na mnie kłamiesz? O czym rozmawiałaś z nauczycielką? O niczym specjalnym, Venelopa. Ale wydaje mi się, że zaczynają podejrzewać, że to ja jestem najwyższą. Może powinniśmy powiedzieć im prawdę? Dzieci, ponieważ mamy wątpliwości co do najwyższej, będziemy musieli przeprowadzić kontrolę. Dlaczego? Kontrola zostanie przeprowadzona w każdym przypadku. Zaczniemy od Kessie. Nawet nie myśl, że jesteś najwyższą. Przygotuj się, Kessie. Wynik określił, że Kessie to zwykła wiedźma. Co? To niemożliwe. Następna przejdzie do kontroli Venelopa. Trwa ładowanie. Najwyższa wiedźma odnaleziona. To ja? Eli, twoja kolej. Uwaga, uwaga, odnaleziono łowcy wiedźm. Niebezpieczeństwo. Uwaga, uwaga, niebezpieczeństwo. Odnaleziono łowcy wiedźm. Poczekajcie, to błąd. Przecież jeszcze wczoraj byłam wiedźmą. Spalmy ją na stosie, nauczycielko. Mamo, jesteś w domu? Mamo! O Boże, Eli, co ty tutaj robisz? Przecież uczyłaś się w szkole wiedźm. Test w szkole wykazał, że jestem łowcą. Ale to niemożliwe. Doktorze, co jest nie tak z moją córką? Przepraszam pani, ale na podstawie analiz wydaje się, że wasza córka jest prawdziwą najwyższą. Ktoś musiał mnie oszukać. Uwaga, teraz proszę, przypomnij sobie. Czy w ostatnim czasie nie piłaś ani nie jadłaś nic dziwnego? Cześć, Eli, moja droga przyjaciółko. Coś się stało, Venelopa? Przyniosłam ci twój ulubiony napój. Dziękuję. Jesteś wspaniałą przyjaciółką. Tak. Moje przyjaciółko Venelopa dało mi mój ulubiony napój. Jeśli przyniesiesz kubek, z którego piłeś, będziemy mogli sprawdzić, co w nim było. Dobrze. Przyniosę go. Wydaje się, że nikogo nie ma. Mogę iść. O Boże, to ona! Pewnie przyszła, żeby zakończyć to, co zaczęła i nas wszystkich zabić. Zamroźcie się! Jak ona może rzucać zaklęcia, skoro jest łowcą? Proszę, przyniosłam kubek, z którego piłam. Wspaniale. A teraz poczekaj chwilę. O mój Boże! Co się dzieje? Twoja przyjaciółka wymieniła swoje moce na twoje. Teraz ona jest najwyższą wiedźmą. A? Mamo, jak to naprawić? Teraz mnie na pewno zabiją. Istnieje tylko jeden sposób, ale będziesz musiała odnaleźć swojego ojca. Dobrze, kim on jest? Przepraszam, Eli, ale ja nie mogę ci tego zdradzić. Dzień dobry. Co panią przyprowadziło do laboratorium DNA? Dzień dobry. Chciałbym dowiedzieć się, kim jest mój ojciec. Dobrze, podaj rękę tutaj. Pobierzemy trochę krwi i sprawdzimy DNA ojca w bazie danych. Trwa ładowanie wyniku. Twoim ojcem jest Brian. Co? Pam, 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 pam. Czy chcecie kontynuację tej serii? Obowiązkowo napiszcie mi o tym w komentarzach. Dziękuję za obejrzenie. Pa!